Siema, witam was w drugiej odsłonie mojego vloga treningowego. Jestem, dziwnie mi się to mówi. Dzisiaj na tapecie trochę inny zestaw niż ostatnio. Dużo więcej nakierowane na górną połowę ciała, aczkolwiek końcówka taka mocniej, nazwijmy to, męcząco kondycyjna, ponieważ praca, jeśli chodzi głównie o dół. Jedna rzecz, na którą chciałem tutaj zwrócić uwagę, to jest cała sekwencja rozgrzewki, żebyście przyjrzeli się temu, bo niestety znam wiele osób, które skupia się super mocno na tym, żeby rozpracować biodra, kostki, etc., etc. Tam czasami coś tam porobią z kręgosłupem, a obręcz barkową, czy ogólnie górną połowę ciała, jeśli chodzi o ruchomość, tego typu elementy, zostawiają na do momentu, aż się nie zepsuje, tak? No nie, no to musi chodzić wszystko idealnie tak samo, więc no zwróćcie uwagę po prostu, co tam się dzieje. Jest praca nad szyją, jest praca nad odcinkiem piersiowym, jest praca nad barkami, jest praca nad też troszeczkę tylną taśmą. Dlaczego? Zaraz się przekonacie, bo zobaczycie zestaw ćwiczeń, jakie mam tutaj do zrobienia i tyle. Hej! No, dla niektórych taki poziom może być dziwny, w sumie nawet dla wielu z was, że czemu całe ciało, czemu tak, a nie inaczej. No tutaj skupiam się tak naprawdę na trzech głównych, można powiedzieć, kategoriach, czyli przyciąganie, wypychanie i praca dolnej połowy ciała, jeśli chodzi o to, czyli taki klasyczny wariant push-pull squat. Z tym, że nie robię tego w formie, nazwijmy to, kulturystycznej, ale podchodzę do tego z zastosowaniem trzech metod do rozwoju siły czy generowania maksymalnego napięcia mięśniowego, które wystosował profesor Wielkoszański i Zaciorski, więc chodzi tutaj o to, że używam metody dynamicznej, maksymalnego wysiłku i metody powtarzalnej, w zależności od tego, który komponent, że tak powiem, jest zaangażowany w treningu. Używam innych środków i innych, że tak powiem, elementów na to, czyli tak jak dzisiaj mam na przykład dynamiczną pracę na ruchy przyciągania, tutaj akurat były te wszystkie ruchy zawiasu dolną połową ciała, czyli zarówno zarzut, jak i swingi kettlem. Później maksymalne na górną połowę ciała, gdzie mam łączone wypychanie wraz z podciąganiem. No i na sam koniec ruchy na dolną połowę ciała w wersji, jeśli chodzi o metodę powtarzalną. No i co to daje? Przede wszystkim to, że robię 3 jednostki treningowe w tygodniu, wszystko jest stymulowane za każdym razem w inny sposób. No i widzę naprawdę bardzo, bardzo fajny progres dzięki temu. Polecam spróbować przełamać rutynę i zrobić w końcu coś innego. No niewątpliwie każdy ma jakąś tam swoją słabą stronę, pięta achillesową, jakkolwiek by na to nie mówić. No u mnie tam przysiad jeszcze tyle ile, ale wyciskanie to jest po prostu dramat. Wszystko wynika z tego, że mam ręce po prostu jak orangutan. Mam kilku klientów, którzy mają po 1,90 m wzrostu, a tak naprawdę mam łapy tego samego zakresu co oni, więc niekoniecznie mam do tego predyspozycję, ale nie oznacza to, że nie trzeba walczyć, próbować i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że wysoki skos, będę później w następnym cyklu jeszcze bardziej to pionizował. Chcę, żeby przełożył się jak najbardziej na wyciskanie w pionie, gdzie mam zamiar przeatakować coś cięższego, jeśli chodzi o kettle, więc zobaczymy, jak to będzie działać. No jedną z rzeczy, którą naprawdę uwielbiam, lubuję i bardzo polecam, to seria na odejście, czyli zmniejszenie obciążenia po seriach właściwych roboczych i nie tyle co praca na pompę, tylko wymęczenie mięśni. Aczkolwiek uznaję zasadę, że jakość triumfuje nad ilością, więc w przypadku, gdy zaczynacie zwalniać, pojawiają się błędy techniczne, zaczyna tam dygotać, coś się robi, powiedzmy, delikatnie niebezpieczne, to kończycie tą serię. I w tym wypadku ja tutaj używałem 80% od tego, co wyszło na serie robocze. Śmiech po prostu, jeśli chodzi o obciążenia, ale naprawdę dobrze działa, nawet coś tam zaczyna kiełkować, więc tego się trzymają.